Grup numer 404 referuje pan Andrzej Budziak. Uchwała dzielnicy w sprawie wsparcia. Proszę o ciszę. W sprawie wsparcia protestu mieszkańców ulicy Fajęczej dotyczącego niezgodnego z planem wykupu działek pod realizację inwestycji drogowej w ulicy Fajęczej. Paragraf pierwszy. Rada dzielnicy, wspierając wniosek mieszkańców ulicy Fajęczej, wnioskuje o dostosowanie wyżej wymienionej inwestycji drogowej w ulicy Fajęczej do MTZP Przegorzały, to znaczy ograniczenie planowanego wykupu działek przylegających do pasa drogowego do planowanej szerokości drogi, to znaczy 8 metrów w liniach ograniczających. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Załącznik nr 3 do uchwały nr 87 łamane przez 1132 łamane przez 09 Rady Miasta jako rozstrzygnięcie wniosków mieszkańców. Mam czytać czy mam poczekać? Proszę czytać. Do MPZP Przygorzały w punkcie 1 stanowi. Przepraszam panie Andrzeju, ja wiem, że jesteśmy zmęczeni, że takiej sesji nie mieliśmy, dlatego szczególnie proszę o koncentrację. Odwiedziemy panią marzenie. Proszę. W punkcie pierwszym stanowi, że ulica Fajęcza będzie zakwalifikowana do 6 KDD o szerokości 8 metrów. Szanowni Państwo, ja dodam od siebie, myślę, że uzupełni moje słowa. Ja osobiście złożę wniosek o odrzucenie tej uchwały. Powiem dlaczego. Nie dlatego, że jestem przeciwnikiem, ta uchwała już jest niestety niezasadna. Prawdą jest, że został popełniony błąd na poziomie planu zagospodarowania przestrzennego Przegorzały. W tekście jest zapisane 8 metrów, w załączniku graficznym 10. Nie da się tego wyprostować w taki sposób, że dostosowanie inwestycji do drogi Fajęczej do 8 metrów muszą być wykonane nowe podziały, a tak naprawdę musi być zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego. Nie znamy werdyktu SKO, który lada dzień się pojawi, natomiast mamy najnowszą dzisiaj informację, Madzia ją zaraz przedstawi, która powoduje, że chyba mieszkańcy będą bardzo bezpieczni, nic złego się nie stanie, nawet na pewno, a w przyszłości zobaczymy co dalej. A dlaczego będę składał wniosek o odrzucenie tego projektu? Czy ja mogę skończyć? Bo to jest ważne, ja nie chciałbym, żeby pan Andrzej pomyślał, że coś się zmieniło, bo zmieniło się, że mamy bardzo dużo informacji o tym. Dlatego, że jeżeli zawnioskujemy o dostosowanie tej inwestycji drogowej, to ten pomysł, który Marta zaraz przedstawi, znowu nie będzie mógł mieć miejsca, nie zaistnieje. Krótko mówiąc, narobimy takiego bigosu, że nam w ogóle ta ulica wyleci w tym roku z jakichkolwiek prac. Proszę Madzie o zabranie głosu. To jest świeża sprawa, to jest dosłownie godziny przed sesją. Dokładnie, to jest sprawa porozmowa z Zygitem. Chodzi tutaj głównie o sprawę taką. W związku z tym, że są takie zapisy, to co przedstawił przewodniczący, że tak powiem iść dalej, żeby nie stracić tej inwestycji, podjęto takie działania, czyli napisano do projektanta, że na odcinku po odcinku ZZ do zakresu, który umożliwia teren istniejącego pasa drogowego ulicy Fajęczej, będzie wszystko wykonywane zgodnie z dokumentacją. To jest stan na dzień dzisiejszy. Pozostały zakres od Kamedulskiej należy wykonać w istniejącym pasie drogowym ulicy Fajęczej jako remont na wierzchni. To do czasu wyjaśnienia w tym momencie sytuacji. Moja propozycja jest taka, w zamian za tą uchwałę po prostu możemy skierować pismo do biura planowania z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, no i może jakąś ewentualną propozycję na temat dalszej realizacji. Pierwsze sprostowanie planu nie trzeba zmieniać, bo zapis planu, obraz planu ma rolę pomocniczą w stosunku do zapisu planu, więc jeżeli w tekście planu jest 8 metrów, no to jest takie orzecznictwo jednoznaczne, to wtedy ten tekst planu jest istotny, a nie załącznik graficzny, więc zgodnie z planem jest 8 metrów. Druga sprawa, a co nam przychodzi taką uchwałę podjąć, bo rozumiem, że może są inne, bo to nie ma w ogóle dyskusji w prawie, to jest tylko, prawda, poparcie protestu, ta inwestycja jest realizowana podczas pieniędzy miasta, to nie ma nic wspólnego. To bardzo dużo ma wspólnego dziennika, ale inaczej, już odpowiada, załącznik graficzny nie jest tylko załącznikiem, ponieważ jest równorzędnym dokumentem w planie. Co orzeczenia sądu? Ale daj skończyć, no wiesz, bo to tak to będziemy się przekomarzać. A problem jest w czym? Ja tłumaczę.
tekście jest 8 metrów, w załączniku 10. I teraz pytanie. Które z tych 10 z załącznika jest 8? W prawo, w lewo, centralnie. Nie ma orzecznictwa na ten temat. W związku z tym Biuro Planowania nie wyznaczy innego podziału do wykupu, to wyznaczy dopiero wtedy, jak wykona poprawkę do planu zagospodarowania. Wiedza z wczoraj od pani dyrektor Biura Planowania, no nie wyssałem tego z palca, tylko po wielu rozmowach. Od 3 dni ja i Magda prowadzimy na ten temat rozmowy z różnymi urzędnikami. Andrzej, najpierw był potem Magda. Propozycja, którą przedstawiła Magda, jest pewnego rodzaju propozycją wypracowaną w trakcie rozmów, zmierzającą do tego, żeby ta inwestycja w ogóle nie wyleciała. Jeżeli podejmiemy uchwałę w proponowanym kształcie, to jest duża szansa, że po prostu zostanie tak jak jest i ta inwestycja nie będzie kontynuowana ani w roku bieżącym, ani w przewidywanej przeszłości. Dlatego propozycja, którą zaproponowała Magda, jest pewnego rodzaju kompromisem wypracowanym na linii dzielnicy Aziki i zmierzającym do tego, żeby po prostu nie zaprzepaścić tej inwestycji. Reasumując, ta propozycja zmierza do tego, że tam, gdzie była potrzebna budowa obwodnienia, gdzie były potrzebne inwestycje wokół drogowe, ta droga będzie szersza, a tam, gdzie takiej potrzeby nie ma i przeciwko czemu tak naprawdę mieszkańcy protestują, zostanie tak jak jest, ale zostanie ta inwestycja zrealizowana. Jeżeli przyjmiemy uchwałę w proponowanym kształcie, to jest duża szansa, że inwestycja zostanie przerwana i zostanie tak jak jest, przerwana w takim stanie, w jakim jest obecnie i nie będzie nawierzchni ani asfaltowej, ani żadnej innej, po prostu będzie nawierzchnia szutrowa przez nie wiadomo jaki czas i podejrzewam, że będzie ciężko znaleźć środki na dokończenie tej inwestycji w przewidywanym okresie czasu. Krzysiu, jeszcze tak w woli wyjaśnienia. Podziały geodezyjne wykonują się w oparciu niestety o właśnie załącznik graficzny. Ponieważ załącznik tekstowy niewiele mówi na temat właśnie podziału i geodezja się tym kieruje. Jeżeli możemy spróbować też napisać prośbę o to, żeby ten podział geodezyjny działek był w oparciu o pozwolenie na budowę. To możemy spróbować lobbować i w tym momencie, żeby ta inwestycja zaistniała jako przebudowa. Proszę. Czyli pozwolenie na budowę obejmowało 8 metrów. Ja chciałem zapytać, czy Magda może dysponuje za taką informacją, dlaczego rozpoczęto budowę, że tak powiem, wybrano wykonawcę i rozpoczęto budowę, jeżeli działki były niewykupione? Szczerze nie wiem. Znaczy, nie jestem w stanie powiedzieć, jak budowy wygląda, bo były dwa etapy, tak? Teraz jest ten etap, który dotyczy tego fragmentu, gdzie następują wykupy. No. Nie umiem ci odpowiedzieć, nie wiem jak. Paweł. Znaczy ja powiem tylko tyle, że dotyczy się ma 100% racji. Zawsze jest priorytetem, jest to, co jest napisane, a załącznik graficzny jest drugorzędny. I to jest... Chyba, że prawo się zmieniło, ale nie ma takiej możliwości. Ale szanowni Państwo, to jest pewne nieporozumienie. O czym innym jest to, co mówimy, jak traktować wobec samego planu zagospodarowania załącznik w stosunku do tekstu, a czym innym jest na jakiej podstawie idzie podziały do wykupu. Bo podziały do wykupu idą na podstawie właśnie załącznika graficznego. I w tym momencie po prostu na jakiej podstawie oni mają zadecydować teraz, które fragmenty działek wykupować, a które nie, skoro załącznik daje szerokość 10 metrów, a wpis 8. To teraz tak, 2 metry stąd, odjąć stąd, czy po metr, czy po metr. Nie o to chodzi. Tym bardziej, że tam nie idą ruch. Tym bardziej, że pamiętajmy, że jak zobaczycie, no nie widzieliście tych map, ale w projekcie to widać, te wykupy nie idą, że z każdej działki to równiutko obcinają. To w jednym miejscu komuś obcinają 1,5 metra, w innym pół metra. I teraz według jakiej klasyfikacji urzędnicy mają przesuwać te ruchy? Proszę. No ja mam pytanie, a nie można wykonać podziału według projektu wykonawczego? No to właśnie... Projektu ma 10 metrów drogi. Właśnie chodzi o to, żeby dążyć do jakiegoś konsensusu, czyli wypracować... Panie Andrzeju, projekt ma 10 czy 8? Sam projekt budowlany. Wykonawczy. Nie wiem. To właśnie, to jest... Ja mam prośbę taką, może prośbę do pana Andrzeja, może gdzieś pan się żeby wycofać na dzień dzisiejszy. Natomiast mieli większą wiedzę, to może to jeszcze raz. Ja powiem inaczej, może to nie było sobie. Czasami się to przyjmuje. Panie Andrzeju, będzie sesja, wszystko wskazuje na 99,9% nadzwyczajna do 2 tygodni.
To ja się dowiedziałem, że nasza uchwała w tej wersji i tak SKO jej nie otrzymuje. SKO, bo myśmy myśleli, że to jest poparcie dla SKO. SKO w ogóle nie jesteśmy stroną dla nich, w związku z czym oni w ogóle tego nie będą czynić. Także my niczym nie pomożemy mieszkańcom na tym etapie w SKO. Z SKO wyjdzie wędrych dosłownie za kilka dni. My będziemy mieć wiedzę, czy to ustalenie, które Magda ma wydrukowanego, jest podpisane przez dyrektora działu inwestycji dziki pana Lindała, czy to jest aktualne, bo mnie się wydaje, że to byłoby świetne rozwiązanie, gdzie dołem, gdzie nie ma konfliktu z wykupami, budujemy według projektu, a górę mieszkańcy otrzymują wymianę nawierzchni na właściwą, bez w ogóle wykupów na ten moment. Czyli w ogóle mieszkańcy, powiedziałbym, że nawet będą mieli bardziej niż zabiegali. Do momentu, aż się wyjaśni sprawa dokumentacji. Słuchajcie Państwo, sprawa jest oczywista. Błąd został popełniony w Biurze Planowania Przestrzennego. Uwaga, którą mieszkańcy wnieśli, została przez Pana Prezydenta uwzględniona i nie została naniesiona na projekt graficzny. Tylko została wniesiona w opis. Nie ma... Trudno znaleźć innego rozwiązania. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Marcin, proszę. Ja tylko jedno pytanie, czy to stanowisko będziemy mieli na piśmie, czy to będzie stanowisko ustne? Które stanowisko? O którym powiedziałeś. O panu Mindale? Mamy na piśmie, Magda ma trzy do tego pisma. Na piśmie. No to zobacz. Proszę. To wpłynęło, dzisiaj poprosiliśmy pana dyrektora, żeby nam to dał, no. Jak usłyszałem, jak na zasadzie, pozwolę to przedstawić. Tak, i zgodził się, bo to jest oficjalne stanowisko dzisiaj. Bo z nimi też chce wybrnąć z tej sytuacji, nie chcą odrzucić inwestycji, to zależy na niej. Natomiast, tak jak mówiłam, możemy wystąpić do biura planowania z prośbą o wyjaśnienie tej całej sytuacji. Myślę, że to będzie najlepszy punkt w tym momencie. Natomiast tą uchwałę... W biurze planowania, bo ja dzwoniłem do biura planowania, chociaż pani dyrektor miała najmniejszą wiedzę, no nie dziwię się, że takie szczegóły pamiętała, ale rozmawiałem z urzędnikiem, który przygotowywał ten dokument, który Zikit otrzymał jako, to się jakoś fachowo nazywa, nazwijmy to wytyczne do podziału. I on powiedział, że on nie widzi innego rozwiązania, jak teraz zmiana planu zagospodarowania. Natomiast pani dyrektor zapewniła mnie wczoraj, tak jak pani prezydent Koperbowa, nie ma mowy o jakiejkolwiek ingerencji plan przegorzały przed uchwaleniem nowego studium. Czyli to jest półtorej roku lekką ręką, a może dwa lata. A potem dopiero podziały, które znowu trwają kilka miesięcy i tak dalej. Ta inwestycja, gdybyśmy złożyli uchwałę o podziałach tylko zmian w stosunku do projektu, też prawdopodobnie w tym roku by się już nie zdążyła załatać. Ja jestem za tym, żeby uchwała o tej treści w tym momencie jest zła, a my teraz poprawkami nie zrobimy im oczy. Bo my powinniśmy uchwałę podjąć na najbliższej sesji w oparciu o te dokumenty, które mamy. Wydaje mi się, że... Nie zgodę pana, że ja to odkładam. Czyli co, to może ja złożę wniosek, składam wniosek o wycofanie uchwały do komisji. Dobra. Przez komisję. Wycofanie do komisji. Wniosek formalny to jest głos za, głos przeciw. To będzie na razie, jeśli tak głosujemy. Kto z Państwa jest za wycofaniem projektu uchwały do komisji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały wrócił do komisji.